Jeden uśmiech wystarczyłby małym pacjentom rozjaśnić smutną rzeczywistość. Na oddziale dziecięcym w Rybnickim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 zawitał pirat wraz z papugą, który swoimi przygodami do rozpuku rozbawił pacjentów. Po raz kolejny teatr za jeden uśmiech zawitał ze spektaklem do rybnickiej placówki. To była zaczarowana godzina dla małych pacjentów oddziału dziecięcego rybnickiego szpitala. Choć na chwilę mogli zapomnieć, że boli ich rączka, nóżka, brzuszek i przenieść się w świat bajek. A to ze sprawą aktorów teatru za jeden uśmiech. W zasadzie staramy się właśnie często grać również dla dzieci poszkodowanych w jakiś sposób przez los. Odwiedzamy różnego rodzaju domy dziecka, hospicja i szpitale. Aktorzy tym razem zebrali swoich małych widzów w morską podróż z piratem Alonso i jego papugą. Po drodze mieli masę zabawnych przygód, które spowodowały, że na bladziutkich twarzach pacjentów pojawił się uśmiech. Emiko, lubisz przedstawienia teatralne? No. Lubisz spektakle teatralne? Tak. A dlaczego? Są ciekawe. Zwłaszcza podczas pobytu w szpitalu? Tak. Nudzi się? Bardzo. Zawsze to jest jakaś rozrywka dla dzieci, bo cię dzieciom nudzi. Jak są takie dni, to wiadomo, że to jest ciekawsze dla dzieci. To świetny sposób na zabicie szpitalnej nudy i rutyny, mówili mali pacjenci. Dlatego też tak chętnie placówka organizuje podobne przedsięwzięcia. Myślę, że takie przedstawienia bardzo, bardzo dobrze wpływają. Dla dzieci to jest faktycznie frajda. I może chociaż po części wynoszą pozytywne, poza oczywiście wyzdrowieniem, ale pozytywne wspomnienia ze szpitala. Dodajmy, że aktorzy teatru za jeden uśmiech często odwiedzają rybnicki szpital, bowiem gościli już tutaj po raz 5.